i dobra, moi drodzy, mamy kolejny kubełek, to już chyba piąty czy szósty stąd wyjeżdża. Czesny podjeżdża. O. Troszeczkę się kombaj zapada, ale nie ma tragedii. Nie toniemy, tylko ślady zostawia po prostu. Teraz zobaczymy. Za blisko. Trójki to chyba nie, panie kolego. No, Berek, czekajcie, ja sobie wyskoczę, tylko sekundę zobaczę. A no, jest w porządku. Widzę! Kombaj też zostawia ślady, ale tylko ślady. Jedź! Jakieś ziarko się trafi, ale... No tak to nie widzę. Znowu co się dzieje? Żynżoli. Luźna ta osłona znowu. No i moi drodzy, przekaszamy się po raz kolejny. Maszyna idzie, także o to nam chodziło. I jedziemy. Strat nie ma, wyszedłem tam, właśnie widzieliście na nagraniu chwilę temu. Strat nie ma, czujnik strat na sitach i na wytrząsaczach jest na zielonym, się trzyma 3-4 kropki, czasami spada na 2. Także myślę, że jest dobrze. Ewentualnie może być taka sytuacja, że poślad leci po prostu i albo gdzieś słoma uderzy o te czujniki, bo one są bardzo delikatne i ten, bo są na maksa właśnie ustawione i dlatego tutaj wywala, bo patrzę, no gdzieś tam jedno ziarko jakieś tam znalazłem, 2-3 ziarka czasami gdzieś tam leżą, czyli jest dobrze, nie generujemy strat i o to nam chodziło, bo nie sztuką jest szybko skosić, ale sztuką jest dobrze skosić, wam powiem. Jedzie Belarus z 4-tonówką, bo niestety, ale no nie dadzą rady na 2 przyczepki tego odbierać. Także musimy wspomóc się trzecią, tą 4-tonówką, no bo no nie ma szans po prostu, żeby odebrali to od tego kombajnu. Bo tam jeszcze się pierwsza przyczepa nie zwaliła, druga czeka, a ja już mam kosz. No i dobra, nie nakaszamy aż tak do pełna, bo to też nie o to chodzi. Teraz. Tak, żeby no 2 nie wejdą na nią, ale żeby chociaż takie 1,5 w razie czego weszło, to będzie dobrze. Chyba dobrze! Mi tutaj strat nie pokazuje, jak byłem zobaczyć, to też nie widać ziarna za bardzo. Jakieś tam jedno, no czasami 2 leżą, ale to takie nie ziarna, tylko taka, jak to się mówi? Poślad. Ślad jest, Patryk. No, dlatego tutaj mi się wydaje, że ustawienia są dobre i nie będziemy nic zmieniać. Nie ma szans, żeby ci tu wszedł jeszcze jeden. Pampersa sobie załóżcie. Pampersa sobie załóżcie. I ta osłona z tyłu też, ta co żeśmy dokręcali. Która osłona? Od napinacza, od pasa do mocarni.
stronę paska dosiekacza. Te śruby są nieskręcone. Te od góry co są? Te od góry. Tam jest 19 kluczyk? Zobaczę, wyłącz header. Ja mam jak coś. Ty faktycznie. Kurde, 17, ja nie mam 17. Tu jest odpięte biedne. Gaśnica tam na mnie wyleci, ale... A, się odpięła. Może będzie trzymać. One były dokręcone. Nie zakręcił po prostu, jak my to robimy. To się może. No, no może być. Palcem dociągnięte to tak oto nie było widać. Która jeszcze blacha ci się tłucze? Ta tutaj, ta co się wtedy tłukła. Widzisz? To tutaj Rzympoli znowu ta blacha. Ona widzi jak się trzęsie tutaj z tyłu. Co grzeje się? Jedziemy. Nie ma na co czekać. O, zytorek już podjechał. Czyli tak na styk by zdążyli. Na styk, na iMoment by zdążyli, ale teraz już nie zdążą, bo dopiero co wjechał perek do zwalania, a zwala się gdzieś, no, prawie 40 minut niecałe. Także teraz ten koź już na pewno perek nie zdąży podjechać. I tym dzióbkom, kurde, brałem wszystko, bo w jednym miejscu było troszkę szerzej i kurde, udało mi się wziąć, proszę ja was, całość, ale to już mi się nie uda, dobra. Cofniemy się delikatnie, bo tutaj niby trzy kłosy, ale po co ma taka broda zostawać? No tam widzę, że sypią w locie, sąsiad sypie. Tylko, że on ma inny napęd rury, bo on ma hydraulicznie załączaną. Dlatego ma lepiej, nie ma na pasku, więc, no, więc może. No tutaj też już wczesny się przysuwał do sypania w locie, ale ja mówię, dobra, tam zatrzymamy się, bo i tak aż tak nas nikt nie goni, żeby gdzieś tam musieć biegać, latać i w locie sypać. Zaraz ten kawałek pęknie, powiem wam, że prędkość przerobową to on ma. To mu nie można powiedzieć, że nie. Zetorek się wysypał, już czeka, na rusku jest jeden kosz, także wejdzie jeszcze pół, także tak to wygląda. No miejmy nadzieję, że ten jeden kosz wywalony na 4-tonówkę pozwoli nam na to, że resztę pola już chłopaki wezmą na dwie przyczepy. Ile weszło, tyle nakosiłem, bo chciałem już dojechać do końca. O i zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda. No do pełna, jest elegancko. Moi drodzy, fajnie jest, kurde. Pełna gardziel, to mi się podoba, tak to ja lubię kosić. Jedziemy może troszkę wolniej, bo jadę 4,5, ale sypię do kosza. Do kosza leci, także plon jest, kurde, zetorek dopiero co odjechał, a ja mam już połowę kosza. No, także tak to wygląda u nas. Zobaczymy, jak się chłopaki nie wyrobią, to będę dosypywał na 4-tonówkę. A w razie czego jest jeszcze brandyska z jednym koszem, także w razie czego będziemy tam po prostu łapać, no i trudno, no. Kosz przyjęciowy nie daje rady przyjąć tego, co ten byczek jest w stanie namłócić na godzinę tych ton. No i perek wyjechał, dobra, czyli damy radę. Czyli dadzą radę na razie. Ten jeden kosz na 4-tonówkę jednak uratował troszeczkę sytuację, chociaż też niekoniecznie, bo zetorek dosłownie parę minut temu wjechał się wysypywać, a ja mam już ponad pół kosza. Ale później to już na spokojnie, najwyżej poczekam chwilę i podjadą po te resztki, co tutaj zostaną. No, wszystkie ciągniki, wszystkie przyczepy w ruch, żeby tylko odebrać od tego kombajnu. Bo jak kosimy na te duże, to tam nie ma problemu. Gorzej właśnie z tymi małymi.
na te duże to tam wyjedzie, to tam prawie trzy kosze wchodzą, także nie ma z tym problemu, a tutaj na te no to raz i wyładunek. Moi drodzy, fajnie się już skończyło, bo w sensie jest bardzo dobrze, kombajn daje radę, ale już mi właśnie Krzesy zakomunikował, że teraz niepełny kosz, bo żeby weszło na czterotonówkę, bo no zetorek jeszcze połowy nawet nie zwalił, a na perku jest już pełno. No, idealnie, nawet się nie wysypało, ale masz do pełna. Dobra. No, jest elegancko. A, Rudzki przydymił. No, a myślałem, że będzie mało, wam powiem, na tej przyczepie, ale się okazuje, że wcale, że nie. Okazało się, że jest idealnie. Rurę jeszcze sobie złożymy, bo to najważniejsze, a o tym Papi Farm zapomniał. Ale to nic, przejechać się generalnie z rurą otworzoną to nie problem, byleby z nią nie jeździć pełną i też nie jeździć pustą. Widziałem gdzieś tam filmiki na internecie, że niektórzy jeżdżą z rurami otwartymi, nie zamykają ich co wysyp, ale ja tam wolę ją zamknąć. Stąd wyjadę i pojadę tam, bo Krzesty tutaj supa obkosi, więc niech rzuci na to, na tą pszenicę i będzie elegancko. Żeby nie musiał tego nieść tam daleko, to zrobimy w ten sposób i ja sobie tu później przyjadę i to zabiorę. Chociaż w sumie wam powiem, że tak prawdę mówiąc, to ja bym tego supa praktycznie wziął na razówę. O, on niech sobie tutaj działa, ja mu tu nie będę kurzył. Jedziemy tutaj, weźmiemy to, on tam obkosi i złapiemy to później. Położy mi na łanie i złapiemy. Widzicie, jaka bieda? Że kurde nawet te, no wszystkie ziarka trzeba zbierać. Wszystko, co jest tylko na polu, musimy zbierać. Nie, no śmieję się, ale jak jest blisko domu, mają kosę, to dlaczego by tego też nie skosić, co nie? No i dobra, moi drodzy, dojeżdżamy do kolejnego kawałka. Tutaj już widzę, że klasior sobie czeka, a my się tu będziemy próbować wbijać ładnie, elegancko. Chłopaki też czekają, bo koszą. Wbijemy tak i złapiemy sobie teraz tutaj, żeby sobie odkosić. I elegancko tniemy. Ale chyba jeszcze za mało wziąłem. Tak, za mało. Jeszcze tutaj paseczek został. Ale to nic, ja sobie go wezmę następnym razem po prostu. Bo widzę, że jest inna pszenica. Aha. Dobra, jest. Specjalnie czekali. Popatrz. Sąsiad. Taki z ciebie kolega trochę chyba nie bardzo. Specjalnie, żeś czekał, aż ci przekoszę. O ty, to ja ci tu zaraz pół metra odkoszę. I się nie połapiesz. No i kosimy następny kawałek. Tutaj pszenica troszeczkę gorsza, jak tam koło domu. Ale to nic, nic to nie zmienia. Jedziemy. Jadę tak, sobie następnym razem tutaj wjadę lepiej, bo tu mi zostanie akurat na jeden przejazd. No, tak go sobie troszeczkę tutaj położę, ale to nic. No powiem wam, moi drodzy, że tam gdzie rzadsza, to rzadsza, ale tutaj na tym końcu jest tęga od połowy do tyłu. Jest tęga pszenica i tak samo 4 do 4,5 i nie więcej. Nie dojdę. Teraz troszkę cienia padło, to gorszy kadr. Kurzy się strasznie. Sucha jak pieprz ta pszenica jest. Dlatego kosimy, nie ma na co czekać. I moi mili państwo, zetorek właśnie doleciał. Zetor doleciał na pole, także obstawę teraz mamy. Teraz możemy kosić. Proszę ja was. Kurde, zobaczcie, trzy kombajny obok siebie, to aż niespotykane. Klas, Bizon i New Holland. Trzy obok siebie. Rzadko kiedy u nas tak jest, że uda się gdzieś trzy ściągnąć na jeden kawałek. Z reguły każdy gdzieś tam u siebie kosi. I to nie to, co kiedyś te żniwa były, co pięć bizonów obok siebie szło. No i podjeżdża zetorek. Zatrąbimy mu. I sypiemy. I wejdzie nam na tą przyczepę. Myślę lekko, no. Damy mu trochę czadu. Wejdzie na spokojnie do zbiornika tak kosze, że aż tutaj się zbiera.
O, jest zapach żniw. Bizonie było czuć, w tym tak mniej. Ale jest ten nasz zapach żniw. Zetorek z obciążnikiem przez nie jeździ. No? Czy w domu się wydmuchamy tam na tej ścieżni? To ja podjadę, niech nie przyjeżdża, zatrzymam się na poprzeczniaku i tam go wydmuchamy. Tak jest. Zgarniemy to, co zostało. Elegancko, tu jeszcze sobie wskoczę. Tu pozgarniane, bo będziemy go jeszcze dzisiaj chcieli odpiąć. To podrzucamy, bo wszystko towar. O. I łup prosto w mordę. Tyle chyba, jedziemy no. Tak, na bazie. Header sobie podniesiemy. I lecimy. To było na tyle. Zostały nam jeszcze, moi drodzy, dwa kawałki. Pszenica i pszenżyto. I jedziemy się odmuchać koło domu, bo nie braliśmy dmuchawy ze sobą, odepniemy się i będziemy mogli sobie wtedy pojechać, bo i tak musimy zapakować header na wózek, żeby proszę ja was wjechać tam na ten kawałek z pszenicą, jak i z pszenżytem. Dlatego odepniemy sobie header, schowamy dzisiaj kombajn wraz z headerem do garażu i będzie elegancko. Także moi drodzy, podsumowując to, co na razie gdzieś tam zebraliśmy tej pszenicy, tam, gdzie była lepsza ziemia i gdzie pszenica miała wodę, urosła naprawdę elegancka pszenica. Nie można powiedzieć, że było źle, bo urosła elegancka. Mamy też różne odmiany posiane, także też gdzieś tam celujemy, żeby jednak ziemia pasowała pod odmianę. A tam, gdzie no niestety nie dostała wody, no to jest dramat, nie? Ten mróz tam jej niewiele co zrobił, który przyszedł i który rzepaki pokiereszował troszeczkę. Ale no sama pszenica, gdyby miała wodę, byłaby o wiele lepsza jeszcze, bo w tych miejscach suchszych by sobie poradziła lepiej. A tutaj, gdzie ta woda gdzieś tam z wiosny, powiedzmy, delikatnie stała, tam ta pszenica to obsiąkło, pszenica miała wody więcej, a tam, gdzie z wiosny gdzieś tam nie stało, na górce czy coś w tym stylu, no to jest Lipton, nie? No i nadlecieliśmy do domu, wózek już czeka i będziemy się pod niego podkładać. Opuścimy sobie header. Jeszcze wezmę, podniosę motowidła, bo widzę, że tam jakieś drzewsko się wpięło. Tutaj sobie możemy przejść od razu. O, zluzować na dwójkę. No i tak oto wygląda New Holland TC56, żółta rakieta. No i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Żółta bestia sobie stoi i jest teraz spucowany, to co on lubi najbardziej. Tak! Odepniemy go, wszystkie wskoczyły. Odepniemy sobie header i będzie elegancko. Ta wtyczka to lubi, tak ciężko wychodzić. Gdzie mnie tu lejesz na mnie? Kurde, tu wchodzi się to jak do lodówki normalnie. No, przyczepy sobie porozpinamy, zaraz się pochowa resztę. Teraz pytanie, czy mi się w końcu uda trafić na ten wózek? Czy nie? Czyli nie, ale to dlatego też, że tutaj z zakrętu podjeżdżałem.
O, i teraz powinno już być dobrze. Nawet lekko tutaj się przestawimy jeszcze. I powinno być już elegancko. Jeszcze za mało. Musimy popchnąć kombajny. O. I się uda. I się udało. Kurde, bo tu jeszcze a to z zakrętu, a to coś tam. I tak wiecie, jak to jest. Tu jeszcze mało miejsca, bo to i do tyłu za bardzo nie było jak się wywinąć, ale to nic, no. W końcu nabiorę w prawy. Jakbym miał jakiś celownik, byłoby mi prościej, ale trudno, no. Mówię, w końcu się będzie udawać. Jedziemy do garażu. No, jeszcze rozłożymy sobie przyczepy. Poustawiamy je tutaj i kombaj się dzisiaj odmucha. Posmaruje i będzie na jutro gotowy. I o ile jutro wyjedziemy. Małe te przyczepki, wam powiem. Czeszka pełna. I tak trzeba resztę dotworzyć, bo perek tu wjedzie. Wózkiem musimy tak sobie wjechać, bo on się nie wyrobi, jakbym go chciał zaciągnąć tam naokoło, bo jest za mało miejsca. Tego jedziemy tak o. Wiecie, że nie czego sam to chcesz zrobić? Bo się zaraz rozerwie nam ten worek. No, no. Nie, nie. Celuj. O. No, dobra. Masz? Do krawcowej z nim? A potem... Ty robisz z tymi workami będzie. Ale... No, ale worki... Przecież... A miotłę mama ma? Tak. I tu wszystko mamy. Tylko powera jeszcze mamy. A no. Power pa gibał zajcem. Się dotoczy, ale nie. Zaraz ogarniemy. Sobie wejdę tak o. I o. No i magazyn się zasypuje. Magazyn się zasypuje, mówię. No jedzie Krzesyn, odstawimy tutaj przyczepę i Ruskiem wciągniemy czeszkę tam, bo tam jest jej miejsce stacjonarne, także niech sobie tam stoi, a perkiem wjedziemy chyba tutaj do hali. No, kombajnik zaparkowany, w razie co to nie zmoknie. Ale i tak nie prognozują u nas deszczu, także wszystko zostaje, taśmy zostają, worki zostają, wszystko na przyczepie. Dobra, dobra, tyle to już tak. Czekaj, czekaj. To tu jest bolec specjalny, no jedź. Siadaj,
na Belkę. Jestem. Tam... Gdzie? No tu wjadę, bo rózek duży, to tam lepiej będzie wjadę. A, no tak, tak. Idziemy po bestię i ogień. Sobie nie pojeździłem, to sobie teraz pojeżdżę. Na odwozie nie robię. Już nie jeżdżę ciągnikami. Troszkę przeładowana, mogliśmy na tą dozetora nasypać więcej, ale myślałem, że troszkę więcej tam będzie. I chciałem, żeby to weszło, także ta jest nabombana do pełna. Po sam czubek sypałem. Mówię, w tym roku jakieś te przyczepy takie pełniejsze wyjeżdżają z pola. No i jedziemy Ruska zagarażować. Powiem wam, nawet ładnie się prezentuje ten wózek. Za kombajnem jedzie elegancko, wygląda ładnie. Czego chcieć więcej? No musimy sobie drzwi otworzyć, bo tak to ja tutaj nie będę celował, żeby żadnego lusterka nie zdjąć. Albo Krzesty nam otworzy. No dobra, idę sobie otworzyć. No spokojnie. Przytrzymasz je, żeby gdzieś tu nie uderzyły. A po żniwach zamiatanie hali nas czeka. Dobra, wjedziemy Ruskiem na środek. Tak mniej więcej, bo tu i tak jest miejsca, a miejsca. Każdy w swoim garażu. No, zetorek w garażu z obciążnikiem, mamy, zapuszczamy motor i jedziemy. Trzeba je odmuchać tym, bo to ma dobre ciśnienie. Dobre uderzenie. Często już tam wstępnie dmucha, a my zaraz lecimy sprężarą.